Była bardzo długo fanaberia. To była bardzo długo fanaberia. Jak ja mówiłam ludziom, że ja chodzę na zakupy z kimś, to, co się wyświetlało wtedy moim rozmówcom przed oczami, to wiesz, był ktoś super bogaty, kto już pieniędzmi pali w kominku, już zupełnie nie ma z nimi co zrobić, więc wtedy wynajmuje mnie. Okazało się, że ta usługa była po prostu bardzo potrzebna. I ona na początku była potrzebna mężczyznom. I moimi klientami byli na początku mężczyźni, bardzo szybko się pojawiły kobiety. Natomiast na początku, wiesz, te osoby, które wpisywały w Google pomoc w zakupach, to byli mężczyźni, bo oni wtedy jeszcze byli jednak większością, jeśli chodzi o użytkowanie internetu i szukanie różnych rzeczy w internecie. No to naprawdę było już no 20 lat. Jak nic niedługo będzie. I nie było Instagrama, nie było Facebooka, więc jakby te elementy kreowania marki osobistej zupełnie odpadały.